O kurde, bele. Stałem sub od komandosa, nie było pociągu. Jak ktoś giftuje, to wjeżdża taki pociąg mały, przez ekran przejeżdża. Nie, 7k HP ma, 37k damage. Kurde, szkoda, że nie widziałem. Trzeba było mówić, że robisz na czacie. Le szakulec, no ale nie możemy szakulca robić, bo zostawiamy Walkirię sobie. Tu trzeba frontline. Tu trzeba frontline. Mieczor. No dobra, zostawię na razie to szako. Na kiego mi te... Ło, paniczu! Jakie awangardy, o kule! Gunblade na tej pani bardzo lubię. Lothar, dzisiaj jest piątek. Po pierwsze, Lothar przez samocha. Po drugie, dzisiaj jest poniedziałek. Just sent you a friend request on BBE. Alrighty, cheesecake. Gonna add you after this game. Pam, para, pa, pam, para, pa, pam, pam, pam. Co my tu robimy? To jest 6, to jest 8, to jest 9, aby się udało wygrać. Zawiodłem się. Na czym się zawiodłeś, komandos? Ale demucz. Człowiekowi dałem subikę, bo tak słanie walczył, by dać subikę i nie pojechał pociągiem? Czekajcie, napiszę do Stream Elements, żeby to sprawdzili. Kurde, gdzie jest ten Lex na tym Discordzie? Człowieka nie ma, jak go potrzeba. Lex, jesteś na czacie może? Nie, zostawiam Walkirię. Aha. Trzeba było się ustawić. Czemu ja nie kupiłem tego Luciana? Nikt nie wie.
Dobra, słuchaj, zacyt, że nie działa ten pociąg na razie, to zrobimy takiego pociąga. A gdzie tu jest? Tu. Działa teraz czy nie? Proszę, Jankinson jedzie sobie pociągiem. Dziękuję jeszcze raz komando za rozdanego subika. Pam, 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 pam. Najfajniej by było mieć oczywiście trzech tutaj Blade Masterów, ale na razie nie jestem w stanie sobie ekonomii zniszczyć. O, Lex się odezwał. To zobaczymy, czy tam się naprawi to. Jak wczoraj poszło? Nie poszło. Dobry z ciebie streamer, nie zasługujemy na takich jak ty? Ojejku. Dobrze, że Valkyria sobie tutaj sama poradzi. Damage z Agatrona liczy się do heala na Celestialach? Damage z Sparka? Powinien. Powinien się liczyć. Ale czy się liczy? Tego to nie wiem. Co jest lepsze dla streamera, bicy czy donate? Zastanawiam się, czy kupowanie biców jest tak naprawdę opłacalne. Znaczy wiesz, jak ktoś... Jakby to... Czekajcie, zobaczę tą walkę. Z donate'a... Nie dostaję więcej pieniędzy, ale ja wolę, jak ludzie rozdają bicy, bo wtedy wy coś macie też z powrotem. Bo dostajecie jakieś tam badże sobie, jest drabinka, więc to jest zawsze spoko. I to mi się bardziej podoba. Szczerze mówiąc. Słuchajcie, w ogóle mamy ciągle ze sobą Kyle, a ekonomię zrobiliśmy na 50 w ogóle.
Co tu się dzieje? Kurde, cztery awangardy. To jest git. Zrobimy tak. No, ale na Magic Resist to nic nie zrobimy. Zostawiamy tak, jak jest, nie? Na razie. Ta. Jak najszybciej go sobie zlewelujemy na flacie. I zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie mamy dobry build, tylko potrzebujemy upgrade'y. O Jezu! Walkiria, lecz się. Nie! Ten jeden atak by ją uleczył. Ale damage w ogóle. No to już 6, znaczy 6. 6 level i 10 gulda. Która postać aktualnie zadaje najwięcej damage'u? No jakiś trzestarowiec, nie wiem. Fizz zadaje 2000. Gangplank chyba 9000. A, Gangplank zadaje 9001. Co, czekajcie, co mamy? Łuk. No dobra, no damy chyba RFC. Nie widuję ciebie zagrać rebelterami, jest to słaba synergia? Nie, po prostu nie chcę grać czymś, co wiem, że jest dobre generalnie. Lub wiem, że działa, bo to takie bez sensu. Ja wolę sobie pobawić po prostu w tej chwili. Porobić jakieś ciekawe rzeczy. Najbardziej by się przydał Rageblade, no ale nie będę czekał. Tak mi się wydaje. Siema, Siergiej. Powinna być, słuchajcie, właśnie z Lexem rozmawiam, ze Stream Elements, powinna być nowa animacja na gift suba jednego niedługo, bo już wiadomo, dlaczego nie działa. Całkiem TKL, no. A ona w ogóle jest rewelacyjna z Demolitionist.
bo ona stanuje z każdym wave'em. Pewnie będzie zmieniona niedługo. Czy wave card przebija tego skilla Shena? Tak, bo Shen... Ona po prostu ma dodatkowy damage. Ona tak jakby robiła dwa ataki. Jak zrobi ulta, to każdy atak odpala po prostu dodatkową falę z magic damage'em. To nie jest basic atak, więc on zawsze trafia. A, było blisko. Ale było blisko. To jest w ogóle taki błąd, że... ten... Jak on ma? Titan's Resolve nie działa z Valkyrią, bo ostatnio to zbudowaliśmy. I niestety nie zadziałało, ale to już zgłosiłem. To będzie w ogóle też fajny build. Titan's Resolve na Kyle może być naprawdę mocny, jeśli będzie Valkyria się do tego liczyła. Co my tu mamy? Jakiś tankowiec by nam się przydał. Co robimy? Bramble Vesta? Można zrobić w sumie. To mój build z wczoraj. Dwa Ioniki na złotym Xenie. Tylko szkoda, że go nie trafiliśmy na piątym levelu, tak jak tutaj kolega ma go. Naprawdę, jakbyśmy wczoraj na turnieju trafili tego Xena na piątym levelu złotego, to byłaby w ogóle inna śpiewka. Wolę? To jest w ogóle ciekawe, że będę wolę grać Yasuo. Niż Irelią, tak naprawdę. Wiem, że grałem w tym turnieju, czy on tylko był wczoraj. Moja grupa była wczoraj, no i niestety nie wyszedłem dalej. No super, ani jedny Kyle. Ktoś gra w ogóle Kyle? Nie widziałem żadnej, nie? Thank you.
No i znowu musimy wziąć defensywne itemy. Ale poważnie, nikt nie ma Valkyrie, nie? W sensie Kyle. Nikt nie gra Kyle. Ani jedna osoba. A nie, sorry, tu są dwie. O, siema. Ale za dwie lulu trafią. Okej. No ale mi ta lulu tu nic nie robi. Dobra, no to już musimy kupić. Rezygnujemy z Blade Masterów w takim wypadku, no bo musimy mieć 4 Vanguardów. Tak, chyba zrobimy. Ja pierdzielę. Co ja robię? Przecież ja mam 5 Vanguardów. Jestem idiotą. Dobrze. Spoko, spoko. Spanie mi nie wyszło dzisiaj, więc widzicie, jak jest. Co daje buff od Valkyrie? Jak ktoś jest poniżej 50% HP, to zawsze daje krytyki. No i co? Zobaczcie ten wunk. Nie, ja wiem, ten wunk to jest po prostu jakiś spierdolony. Widzieliście, jak się zatrzymał? Nic nie robił? No nie kumam tego. Stanął sobie w miejscu i... kupa. Zobaczymy na chwilę obecną top 3 buildów to? Infiltratorzy z czymkolwiek? Sorcererzy z... czymkolwiek? No ale najlepiej z mechem. Tak samo infiltratorzy z mechem. Blastery z brawlerami lub vanguardami. Co? Spatulkę dostałem, tak? I Niko! No super. No to co? Które dostaniemy? Szybciej. Nic nie dostaniemy. No dobra, poczekamy jeszcze chwilę. Teraz tak, Celestial, Darkstar, Protector, czyli nic nam się tutaj nie przydaje z tego. Czyli ta spatula jest totalnie useless, tak naprawdę. Zastanawiałem się, że kogoś innego nie postawić, ale chyba się nie opłaca. Chciałem za Yasuo może wejść, ale wolę... O, dobra. Wolę mieć Zephyra, który więcej chyba zrobi niż 12% heala. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to będzie jednak lepsze zdecydowanie na infiltratorów, którzy są dla mnie największym problemem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
śmieszna sprawa. MFK na dwie gwiazdki wpada wcześniej niż Kyle, no? Szczególnie, że tylko jedna osoba grała Kyle w tej opinii. Nie grałbym to MF-ką, bo wiemy, że ona jest spierdzielona generalnie, no ale no, gramy Valkyrią, więc... Jakąś Valkyrię trzeba użyć, a nawet nie pamiętam, że myśmy mieli w ogóle jakąkolwiek Kajsę spotkali w sklepie. Gdziekolwiek. Pamiętajcie też, że będzie jeszcze karuzela, powinna być przynajmniej, gdzie mogą być pojedyncze przedmioty, więc ta spatula może być jeszcze coś tam, możemy coś z nią zrobić. Wyspany po wczoraj? Gdzie? Jak ja spałem 4 godziny. Nawet nie. Była i nie kupiłeś? No ale to już chyba wtedy miałem MF-kę. O nie wcześniej. Tam się wydaje. Nie, on jest głupim pomysłem tutaj. No mi się wydaje. MF-ka troszkę OP, no ona jest trochę niezbalansowana. Szkoda, że nie masz żadnego przymiotu z maną, no ale dobra, weźmiemy defkapa po prostu na nią. Takim buildem wczoraj na turnieju też bym z chęcią zagrał, ale no, ani razu gra nie dała takiego czegoś. ...160% magic damage'u. Że teraz coś stanie. Tak, ta Kyle zda więcej damage'u, no ale to wiadomo. No słuchajcie, ja nie mam co rolować w ogóle, bo mi brakuje tylko i wyłącznie Shena. Więc... Tyle. Dzisiaj cały dzień po polsku? Tak, dzisiaj cały dzień po polsku. Blaster nam się do niczego nie przyda. To już lepiej wstawić po prostu jakąś mocną jednostkę tier 5 typu Thresh albo Lulu. I tyle. Au. Niedobrze. Nasza Valkyria zniknęła ze stołu. Ionic Spark. Uuu. A to spoko. Nazbierałem, to testuję Bushu.
zacząć, czy wygrałeś Subika? No niestety, ale wiesz, prawie, było blisko. Było blisko, kolego. Następnym razem. Kolejna Walkiria. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle tego Shena kupować tutaj. Szczerze mówiąc. Nie opłaca mi się go kupować. Co to w ogóle przegrywa, jak to się dzieje? Pirata nie chce mi, tak? Tak będzie na scenera. Ale tam CC wjechało, lul. Jak dla mnie wczorajszy mecz był totalnie unlucky dla ciebie, w sensie nic nie dostawiasz na upgrade'ów i tak dalej, więc o wiele lepiej nie można było tego zagrać. A nie lubił zwalać na brak farta, ale no kurde, było trochę ciężko. Naprawdę było trochę ciężko. Dobra, naprawdę jestem tak zmęczony. I tak dobra, dostałem to, co chciałem. Teraz tylko trafić Rumbla albo GPK. No ale widzę, że nie dostaniemy. Dupa. Za przeproszeniem. Jeszcze jedna szansa. GG.
Ale fajna gierka była.